Ekran wyłączony. Halo? Halo? Dzień dobry. Karol Dzień Kowalski dobry. mówi z tej strony. Pamięta pan mnie? Tak, pamiętam, cześć. No, powiem panu, bo chciałem się zapytać o ten wasz cross, bo tutaj się taki bałagan zrobił. Jeden mnie do drugiego odsyła, jeden do drugiego i to taka robota jest. No. Powie pan taką rzecz. Jakie zasady wy macie tam? Bo ja kiedyś byłem w krosie w Giżycku, to oni też mi szukali niby kogoś na rower, to tamto, ale nigdy nic nie mogli znaleźć. Nie ma u nas takiej możliwości, żeby klub szukał pilota. To znaczy, my możemy pomóc w szukaniu pilota, ale generalnie zawodnicy najczęściej szukają sobie sami. Od nie ma takiego, że na przykład przychodzi zawodnik do klubu, zgłasza się, że chce jeździć, no nie, i klub mu musi zapewnić pilota. No, nie mamy takich możliwości. Aha. No, to nie jest tak, że klub jest zobowiązany do tego, prawda? Najczęściej zawodnicy szukają sobie sami pilotów, no. A u was w ogóle to jakie są zajęcia, czy to jest, w jaki sposób to zorganizowane? Znaczy w zimę to generalnie mamy na rolkach tylko ćwiczenia, które przychodzą do nas do klubu i na trenażerach trenują całą zimę. Siłownie niestety muszą sobie sami pokrywać koszty. No i do tego my dajemy rowery, prawda, wozimy na zawody. No opłacamy tam jakieś startowe i tak dalej, dajemy ciuchy, no nie. No i cały rower utrzymanie i tak dalej, to wszystko należy do klubu. Bo wie pan co, bo ja tak się zastanawiam, czy nie byłoby prościej, czy była, nie była lepsza możliwość i większa szansa niż chodzić i prosić i po gazetach i tak dalej w Olsztynie to znaleźć i przyjeżdżać do was. Nie ma w ogóle takiej opcji. Ja w tej chwili potrzebuję 3 pilotów. Aha. No. Nie ma, po prostu dlatego, że pilotem najczęściej musi być człowiek, który jeździ na rowerze, który się ściga, prawda? A ludzie, którzy się kowarstwem zajmują, czy zajmowali, to albo pracują w klubach gdzieś, albo po prostu pracują i mogą to robić od czasu do czasu dorywczo. Nie ma takiego zawodnika, który poświęci się prawda, zawodnikowi temu z tyłu całkowicie, żeby z nim trenować, jeździć na wyścigi i robić wszystko, co trzeba, no nie? A nie ma, no nie ma takich opcji w ogóle. Aha. Także to jest, no... A powiem... No nawet muszę, są takie przypadki, że zawodnicy, czyli wy z tyłu płacicie pilotom za to, że jeżdżą z wami i trenują, nie? Przynajmniej do momentu tego, kiedy nie złapie zawodnik jakiegoś stypendium, bo wtedy stypendium dostają obaj zawodnicy, czyli przód i tył. A powie pan jeszcze taką rzecz, bo tu już nie chodzi tu o jazdę jakoś tam u was, znaczy jakbym się zapisał do crossu, nie? I dał ogłoszenie na przykład w Olsztynie, że w Olsztynie szukam pilota albo coś takiego. Jest taka możliwość? To znaczy na naszej stronie można to umieścić, ale to bez odzewu najprawdopodobniej będzie. No to ja tutaj z 1000 ogłoszeń już dałem, ale to u siebie. No, a powie pan jeszcze taką rzecz, na przykład, czy była możliwość z panem się na takie kolarzówce przejechać kiedyś? Znaczy akurat ze mną to nie, bo ja już przestałem jeździć, a w tej chwili mam problemy z kolanami, także w ogóle nie jeżdżę. Aha. W tej chwili. Ja od paru lat nie siadam na tandem. Jeżdżę sobie trochę tylko na rowerze turystycznym, nic poza tym. Nie, ale z zawodnikiem, którymś można by było porozmawiać. Ja, no. jestem ciekawy po prostu, bo ja tylko na tym swoim jeździłem i tak dalej, nie? Ja jestem ciekawy wrażenia, no, jak na wyczynowym rowerze się jedzie. No szkoda, że się nie zgłosił wcześniej, bo my jutro wyjeżdżamy do Polanicy na zgrupowanie właśnie takie dla początkujących. I cały tydzień jesteśmy na zgrupowaniu w Polanicy. Wie pan, rozumiem, ja wiedział, ale ja nic nie wiedziałem. No, nikt mi o nic nie informuje. Nie, no to Giżycku podejrzewam, jak nie ma kolarzy, to oni nie wiedzą, bo to my rozsyłamy najczęściej takie zawiadomienia do klubów, no ale większość klubów to wie. Na stronie zawsze Olimpu, nie crossu, tylko Olimpu, bo Olimp się zajmuje kolarstwem i strzelectwem. Bo to są dwie organizacje, Olimp i cross. Aha. No. Jest strona zkfolimp.pl. Trzeba tam wchodzić, najwięcej informacji będzie tam.
ewentualnie do nas do biura dzwonić, powiedzmy raz w tygodniu i się dowiadywać, czy coś jest, jakiś komunikat. Pan, słyszałeś? Tak, tak. A kiedy na przykład pan będzie albo ktoś odpowiedzialny za wasz klub? No to cały czas coś jest. Aha, ale pan wyjeżdża, pana w tygodniu nie będzie. Tak. Nie, mnie do końca tygodnia nie ma, ja dopiero jestem we wtorek. Następny. No, tak. No dobrze, może się przyjadę do was, nie w tym tygodniu, tylko w następnym, zobaczymy. No mówię, bo to dobrze by było, jakbyś o teraz sobie, proszę cię, na takie zgrupowanie pojechał, pojeździł z kimś, już byś wiedział, o co chodzi, no nie? Gdzie tam, tak to... tutaj to mnie odsyłają niektórzy do Warszawy, a to... Mówią, żebym kupił rowerek stacjonarny i dupy nie zawracał nikomu i takie tam gadanie, nie? No ale to przecież kurczę, mistrz olimpijski, paraolimpijski jest z Giżycka, oni nie mają zielonego pojęcia o tym, no. Albo po prostu trafiasz nie na tych ludzi, z którymi trzeba rozmawiać, no. A nie wiem, czy pan kojarzy takiego Jerzy Gawarecki. Znaczy, znam nazwisko, bo on tam w kolarstwie coś działał, trenerem chyba w Giżycku. No. I on tylko był, zobaczył rower i pojechał i tyle. I mówi, że... Nie, no bo... Że wiesz, ty nie masz roweru wyczynowego, no nie? No na wyczynowy... Dlatego ja ci mówiłem, że wiesz, na turystykę to po prostu powinieneś sobie znaleźć kogoś, kto no jeździ turystycznie, prawda? Sobie o tak, wiesz, dla zdrowia. No na wyczynowy, na początek, na wyczynowy mi nie stać, a tutaj dawałem... Nie, ale to... I no to nie chodzi o to, że... To nie chodzi o to, że na wyczynowy rower, proszę cię, bo wiesz, wyczynowe rowery to i tak cię na to nie stać, a my te rowery mamy, bo ja mam w zapasie rowery, wiesz. Także no mówię, że tylko chodzi po prostu o to, żebyś znalazł kogoś, z kim siądziesz na rower i będziesz jeździł. No od czegoś zacząć, bo wiesz, siąść od razu na rower wyczynowy to nie jest prosta sprawa. No ale na ten swój nie mogę znaleźć nikogo, nie? Nie, bo ty nie szukaj zawodnika, tylko szukaj po prostu jakiegoś kolegę, który będzie chciał z tobą się przejechać, Ja wśród zwykłych ludzi szukam, ale gdzie to tam? Byłem w gazecie, to tylko tyle, co teraz się ze mnie wyśmiewają w Brynie, nie? No. Po prostu nie trafiasz przecież w Giżycku, przed ciebie Marta ta Peker jeździła, trenowała na tandemie i z tą Maksymią taką kurczę i jeździły i nikt tam się nic nie dziwił, no nie? Przecież one były w klubie w Giżycku. No, był tamten, proszę ciebie, i trenowała tam, no nie, normalnie. Także no, to wiesz, no, a ty... może nie trafiłeś na tych ludzi, którzy powinieneś, no. A jaki klub to jest? Gdzie, w Giżycku? Tak, pan mówi o tym Master? Nie, no to co jest PZN-owski klub tam, to no, ale przecież pod PZN-em tam były. No to ja wtedy, co jeszcze Gasiur był i tak dalej, to... Jeszcze prosiłem tam od 2010-2011 i niby szukali, nikogo nie znaleźli. No. Nie, no po prostu mówię ci, że u nas nie ma czegoś takiego, że my, wiesz, przychodzi, zgłasza się do nas zawodnik, ja mogę pomóc znaleźć, no nie? Ale ja nie mam takich możliwości, żeby namówić, proszę ciebie, pilota, żeby z tobą jeździł w Giżycku na przykład, czy tam gdzieś, no nie? No ja nie mam takich możliwości. Ja mogę w klubie tam zapytać, proszę ciebie, bo jeździ przecież u nas chłopak i z Kęczyna, i z Bartoszyc jeździ, wiesz, w naszym klubie. Z Kęczyna to kiedyś tylko ten chłopak, znaczy taki facet przyjechał, ale to turystycznie oni jeżdżą, nie? Wyjechałem i co mi wtedy piasta popękała. Teraz rower zrobiłem i stoi już od paru miesięcy. No. Mnie się wydaje, że po prostu, wiesz, zacznij szukać naprawdę najprostszego kogoś, kto, no wiesz, to jeździ sobie od czasu do czasu, no nie? Żeby po prostu siąść na rower i cokolwiek robić. No. W Brynie szukałem, w Giżycku szukałem, pisałem tu po klubach, nikogo nie znalazłem takiego, żeby prosto ze mną chciał pojeździć. Wiesz, bo oni nie wiedzą, o co chodzi, się boją po prostu. No mi się też boją tak wydaje. Bo nie wiedzą, o co chodzi. I dlatego nie chcą, wiesz, po prostu musisz powiedzieć, chodź, przyjdź, zobacz, siądź i obejrzyj, co to jest. No nie? To... Nie na zasadzie, wiesz, nie na zasadzie takiej, że będziemy trenować, że będziemy coś robić, że tam nie wiadomo co, tylko po prostu przyjechać się, no. Jeden tu był, to powiedział, najpierw napisał, że chce jeździć, się zgłosił, a później powiedział, że to nie on chciał, tylko ktoś w Gdańsku. I to taka robota jest. Wiem pewnie kto. No. Kto? Nie myli. Nie, bo
ja mam takiego chłopaka właśnie, który kurna szukał, no nie? A później się okazał wielkim niewypałym i wiesz, podejrzewam, że to on był. No, ale to już tam mniejsza nie, o nie, to. To z Rymy. No. A... Słuchaj, mówię, no musisz zacząć od najprostszych rzeczy, czyli znajdziesz kogoś, kto z tobą po prostu będzie chciał się przejechać. No, no. No to ja właśnie mówię panu, że tutaj ogłoszenia to już praktycznie od marca daje po Rynie. W gminie powiedzieli, że ich to nie interesuje i jak ogłoszenie przychodzi, jakaś fundacja wyśle czy coś, to wywalają po prostu. Nie, no bo to na tej zasadzie to nikogo nie znajdziesz, no. A tutaj... Weź sąsiada jakiegoś czy coś, czy kogoś pożyczyły z boku, kto tam jeździ, w ogóle jeździ na rowerze, po prostu go postać i wtedy się przejedziesz i zobaczysz, no. No tu właśnie takich szukam od kilku lat i znaleźć nie mogę. Takich prostych ludzi to jest tego. Ja bym im płacił, to by było chętnych dużo. No, niestety czasami tak bywa, wiesz. Jedzie zawodnik, który kurczę chce startować na mistrzostwach świata, to pilotowi płaci za to, że z nim trenuje. Także to, wiesz, to ja ci tak po prostu mówię, jak jest już wyczynie, no nie? Bo tutaj u ciebie to jest co innego, bo ty to robisz turystycznie, na razie przynajmniej dla zabawy. Także ty tam, wiesz, nie musisz płacić, tylko po prostu znaleźć kogoś, kto będzie chciał i tak jeździ na rowerze, tak? No to... Jeździ sobie sam na wycieczki, czy tam z żoną, czy z kimś. No to wiesz, no to po prostu i z tobą by się przejechał, no. Tutaj jest dużo takich, ale powiedzieli, że nie i co, i nic im nie zrobi. No niestety, no taka jest i prawda, wiesz. A jakby na przykład się do was kiedyś przejechał i gdzieś byśmy dali u was ogłoszenie, bo ja mógł przyjeżdżać, jakby to oczywiście przed pół, no nie no, do którejś tam godziny. Nie, ale... No mówicie, że ja mam w tej chwili problemy dla moich zawodników, wiesz, z pilotami. Jest kilku pilotów, ale to jest na zasadzie takiej, że wiesz, z jednym zawodnikiem jeździ trzech pilotów, na przykład, który ma czas, to z nim jedzie, no nie? Na takiej zasadzie trenują, no. No to są najczęściej ludzie, którzy pracują, którzy tam mają firmy i tak dalej, a to, co wiesz, jeździ na rowerze, to jeździ po prostu dla zdrowia, no nie? Nie ma tak, że wiesz, że on tylko zajmuje się jeżdżeniem na rowerze, no. Także to nawet jeżeli przyjedziesz, ja nie jestem w stanie, wiesz, umówić ci kogoś, żeby wiesz, się z tobą przejechał akurat danego dnia, no nie? Nie, no nie jestem w stanie czegoś takiego, wiesz, nawet się nie podejmuję, bo podejrzewam, że nie załatwię tego. Aha. A tu pan z naszych okolic nikogo nie zna, nie? Bo ja tu pisałem nie. Po klubach i po innych tych, ale nie odpisują nawet. Nie, no powinieneś, proszę ciebie, wiesz, wziąć, zobaczyć, proszę ciebie, jak jeżdżą, gdzie jeżdżą, wiesz, dowiedzieć się, gdzie się zbierają na zbiórki, jacyś kolarze, jakiś ten, po prostu tam podejść i rozmawiać, no. Nie, no to w Rynie... W Rynie akurat nie ma. Na internecie, na Facebooku na pewno jest jakaś grupa kolarska, no. Gdzie się zmawiają, żeby przyjść, żeby się spotkać i gdzieś startować. Tak, no to Mrągowo, Giżycko, no. Ale nie odpisują. Słuchaj, mogę ci podpowiedzieć, bo ostatnio byłem w Warszawie na szkoleniu, w Gdańsku powstała jakaś turystyczna grupa tandemowa. Ale ja, wiesz, zostawiłem im tam swoje namiary i do tej pory się nikt nie zgłosił. Wiem, że są w Gdańsku, wiesz, i to są przy kole PZN-u gdzieś tam w Gdańsku. To ja wiem, chyba o czym pan mówi. Ale to jest typowo turystyczna grupa, oni nie zajmują się w ogóle sportem, żadnym nic. Nie, po prostu sobie jeżdżą na wycieczki, no. Chyba wiem, o kim pan mówi. To jakaś Ewa coś tam, nazwiska nie pamiętam. A to nie, to Ewa to jest z Warszawy, to Ewa ta KKKK, patrz, nie pamiętam nazwiska. To jest co innego, to jest z Warszawy ta Ewa. No, nie, ona jest, no, to jest gdańska grupa, oni chyba w tym roku dopiero powstali, wiesz? Aha. Tylko mówię, ja nie mam do nich namiaru, bo tak było, że wiesz, że... My żeśmy byli na szkoleniu i w trakcie tam my żeśmy już wyjeżdżali i wiesz, on mnie tylko poprosił o telefon. Ja mu dałem swój telefon, miał się ze mną skontaktować, bo mieli nawet jechać z nami na to grupowanie do Paryża. A tu... Ale nie skontaktował. Giżycko Mrągowo pan nie zna takich chłopaków. Ja proszę ciebie, tam rozmawiałem z trenerem, ale wiesz, to trzeba po prostu kogoś, kto zakończył już najlepiej karierę, no nie? I chce po prostu dla podtrzymania zdrowia po prostu sobie pojeździć na rowerze, na tej zasadzie, wiesz. Takiego trzeba znaleźć, który wiesz, kończy karierę i chce trochę pojeździć jeszcze, no nie? No,
wiesz, trenerzy, ja rozmawiam z trenerami, ale to oni najczęściej mają juniorów. Junior kończy 18 lat, wiesz. Jemu dupy w głowie, proszę ciebie, wiesz, praca, samochód i tak dalej, a nie jeżdżenie na rowerze, no nie, i trenowanie. Jest naprawdę trudno kogokolwiek znaleźć takiego, żeby proszę ciebie, wiesz, a tym bardziej z osobą, tak jak wiesz, mówisz, niepełnosprawną, żeby wiesz, siadł jeszcze, musiał się nim opiekować. No, oni po prostu nie wiedzą, o co chodzi. No. Jeden to do mnie mówi tak. Ja pojadę z tobą, ja pojadę, nie? To jeden od roku jeździ, drugi od 3 lat, albo mu za zimno, albo za duże słońce, albo mówi, albo to, albo tamto. I to taka robota jest. No niestety. Mówię, weź rozmawiaj z kimś, kogo spotkasz normalnie, prosto na ulicy, kto sobie jeździ rowerem i porozmawiaj z takim człowiekiem. No, no to ja z takimi rozmawiałem, ale to gdzie to? Chodzą i się wyśmiewają, nie? To jest taka robota. Żeby to jeszcze był ktoś, żeby wiedział, o co chodzi, a to... Nie, no ale to wiesz, no... To nie... Musisz po prostu szukać inaczej, wiesz, inaczej po prostu podejść do ludzi, no. No i... A tym bardziej, że wiesz, no ja ci nie pomogę w tej kwestii, to w ogóle nawet mówić nie podejmuję się, bo sam mam problemy, proszę ciebie, dla swoich zawodników z pilotami, no. Aha, a pan tu nie zna nikogo takiego, żeby z Kęczyna, z klubów, z tych? To znaczy ten Piotrek, który u nas jeździ z Kętrzyna, on mówił, że tam z kimś rozmawiał. Ale ja się jeszcze z nim nie widziałem, proszę ciebie, nie potrafię ci powiedzieć, czy tam ktoś będzie jeździł, czy nie. Bo w Kętrzynie tam jest, proszę ciebie, grupa takich oldboy, starszych ludzi, którzy po prostu jeżdżą na rowerze, no. To ja wiem. Ale to ja jeszcze nie znam, nie wiem, kto tam, proszę ciebie, jeździ i na jakich zasadach. To był pewnie Leszek Gołębiecki, taki, oni raz przyjechali, stracili zainteresowanie i tyle. Nie wiem, no mówię, dlatego ci mówię, że ja po prostu nie potrafię ci w tym pomóc, bo nie mam takiej możliwości. To ja wiem, o kim pan mówi chyba. Jak to taka starsza grupa, taka tam po 50, po 60 lat ludzie. Nie, aż tacy starzy nie. To może nie o tej, bo to taka grupa turystyczna raz, czy coś takiego? Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, bo mówić, że ja nie rozmawiałem z tymi ludźmi, tylko ten zawodnik, który u mnie jeździ, mówi, że tam będzie miał dla siebie jakiegoś pilota w Kętrzynie. Ale dla siebie, tak? Tak, do trenowania, no. Aha, a tu dla mnie to kurde, że ja większym jest to, nie. Mieszkał, to problemu nie było. No. Wiesz, ja mogę tylko ci obiecać, że po prostu będę pytał. Jeżeli kogoś znajdę, to dam ci znać, no, na tej zasadzie, bo innej możliwości pomocy ci nie mam, no. No dobrze, a powie pan, ile trenażer kosztuje taki, żeby wstawić rower w niego? A to różnie, wiesz, w internecie za 200-300 zł kupisz, a żeby zapłacić za nowy, to jest w granicach 700-800 zł, taki dobry, no nie? Mm-hmm. I na jakiej to zasadzie jest? Opór jak jest robiony? Tam jest specjalna rolka, proszę cię, którą naciskasz na tylnie koło, no. Aha, i opona nie ma znaczenia, jaka opona jest? Nie, bo tam możesz ustawić. Aha. No dobrze, ja może jak będę kiedyś tam jechał do Olsztyna, to zajdę do was. No dobra, no my jesteśmy teraz w trakcie sezonu, to wiesz, nas trudno złapać w Olsztynie, no. No ja to... Albo jesteśmy na treningu, albo gdzieś, wiesz, na wyścigu. No ja to mówię, w tamtym roku jechałem. Tylko w tym roku się ludzie nas zgłaszało, to tylko dla jaj się zgłaszali i żarty sobie robili, nie? I jakieś dzieci listy wypisywali, żeby się ze mnie pośmiać, nie? Tam nie bierz do głowy w ogóle takich rzeczy. No ja nie biorę, no ale to dla mnie to jest śmieszne. Bo na przykład jak w urzędzie Terakowskiego pan pewnie zna. Przysyłali tutaj, to normalnie brali i wywalali tam jakieś ogłoszenia, czy coś, powiedzieli, że jak ktoś chce, to ma swój rower i będzie jeździł. No niestety, taki u nas jest. Lepsi zawodnicy, to ja mówię, jak albo mają stypendia, to wtedy kupę zarabiają, albo jeden drugiemu płaci, no. No ale... Takie wiesz, no takie są zasady, wiesz. Żeby gdzieś się dostać... Ty jesteś zawodnikiem wtedy i ty, proszę ciebie, tobie powinno zależeć na tym, żebyś miał pilota, a jeżeli trzeba mu płacić, no to niestety, no. Żeby gdzieś plus na to nie ma pieniędzy. Żeby gdzieś się dostać, to trzeba najpierw zacząć jeździć. A tu nikt nie chce jeździć i... Koło się zamyka. No niestety.
Taka jest prawda. A już tak, żeby w ogóle się przejechać u was na takim rowerze, zobaczyć jak to się jeździ, to była możliwość się kiedyś przejechać? Znaczy wiesz, no to mówię, no musiałbyś trafić na kogoś, kto jest akurat w klubie, bo najczęściej wiesz, ja nie ma tak, że są rowery w klubie, ja je wydaję. Oni rowery mają w domu, umawiają się na treningi i jeżdżą, wiesz. Mhm. A te rowery, które są u nas w klubie, no to ja muszę po prostu specjalnie przygotować do tego, żeby on, wiesz, na nim można było jechać, prawda? No, mój także to nie jest tak, bo no mówię, wszystkie rowery, które są, na których zawodnicy jeżdżą, no to są, oni mają w domach. Tak, mój rower to się do wyczynowej jazdy nie nadaje, ale kiedyś nim 60, no, nie. 60 nim jechałem. No. Ale to tak. No dobrze, to jak kiedyś tam podejdę, to porozmawiamy. Dobra, no, nie ma problemu. Na razie. No, trzymaj się, cześć.